Mercedes CLS W219, zresztą linia i kształt lamp to na pewno wielu z Was są znane. Są to lampy bigsenonowe, bixenon skrętny. Mamy tutaj silniczek u dołu, który powoduje skręt soczewki lewo i prawo, a tutaj jest silniczek, który unosi soczewkę góra-dół. Także jeżeli macie pod soczewką taki czarny element, to jest to mechanizm skrętu właśnie i to jest lampa skrętna. A każda lampa poziomuje się góra-dół. A opcja dodatkowa skrętna lewo-prawo. Tutaj mamy lampę skrętną, aczkolwiek jestem po rozmowie z panem Waldemarem, mówi, że jedna z lamp jest martwa, się nie poziomuje, nie rusza. Ani góra-dół, ani lewo-prawo. Także wszystko sprawdzimy. Lampy przyjechały, no chyba się domyślacie dlaczego. Nie ma się co dziwić z racji wieku, no to tak naprawdę standard. Ciężko, jeżeli widzimy ładne lampy w tym modelu, no to naprawdę jest to rodzynek i coś wyjątkowego, bo w większości te lampy wyglądają tak jak te, że klosze robią się takie szare, żółte, matowe. Tutaj pan Waldemar twierdzi, że one są brudne od środka. Że to tutaj od środka i z zewnątrz nie idzie, tak naprawdę jest w błędzie, bo to co tutaj widzimy to jest to powłoka, która się utlenia pod wpływem promieniowania UV, czyli pod wpływem słoneczka i zaczyna się to właśnie od tutaj zewnętrznej strony. Od środka na pewno są zadymione, są takie przyciemnione z uwagi na to, że wypala się lustro soczewki. Skoro się wypala, jest proces spalania, powstaje dym i co się dzieje z tym dymem? On po prostu w całej lampie tam krąży i osadza się na wszystkich tych elementach w środku, między innymi na kloszu, między innymi na tych maskownicach, lustrach, nawet szkle soczewki, o czym się przekonacie później, jak zaczniemy te lampy rozbierać, czyścić, no to zobaczycie, dlaczego te lampy tak naprawdę słabo świecą i dlaczego wyglądają tak jak wyglądają. I tak naprawdę niewielkim kosztem można przywrócić ich stan właściwie do tych pierwotnych właściwości, żeby wyglądały i świeciły jak nowe. Głównie chodzi o to świecenie, bo szczególnie w tej porze roku, gdzie mamy szybko ciemno, o 16 już jest ciemno, tak jak teraz za oknem, droga jest mokra, często mglista, coś tam pada. Dobre światła to podstawa bezpieczeństwa na drodze, bo raz, że my czujemy się komfortowo, bezpiecznie, że widzimy tor jazdy, dwa, nie zrobimy sobie ani nikomu innemu krzywdy z uwagi na to, że nie zauważymy kogoś w porę. Koniec tych wywodów o bezpieczeństwie. Zabieramy się za lampy, ja je zaraz wrzucam do pieca i widzimy się. Myślę, że jak już będę miał lampy rozebrane, będziemy sobie omawiać, co tam jest w środku. CLS W219. No sami widzicie, klosz strasznie zniszczony, pożółknięty od góry, szczególnie tutaj ta powłoka ochronna schodzi. Tak się złożyło, że tych CLS-ów no to bywa u mnie sporo. Tak dla porównania, tutaj nowszy model, czyli mamy dwa pokolenia W218, a tutaj W219. Także pracujemy z każdym modelem CLS. A dzisiaj będziemy pracować z tym staruszkiem, tak go nazwijmy, i sprawimy, żeby znowu wyglądał jak młodzieniaszek. Lampa jest rozklejona. Tutaj jest klasz. Tutaj jest obudowa. Widać, że tutaj się dostawała woda, błoto. Zresztą sporo piachu jest na dnie obudowy. Ale nas interesuje teraz najbardziej tutaj sama soczewka. Zresztą jest skrętna. Tutaj mamy cały mechanizm skrętny. Tam jest ślimak, po którym porusza się soczewka, sam stelaż, tak to nazwijmy. On się obraca i przesuwa tą soczewkę na ślimaku, a to w lewo, a to w prawo. Tutaj jest silniczek, który porusza tym ślimakiem. No i sam projektor, który składa się ze szkiełka, z przesłony, która jest ruchoma i dzięki niej mamy tutaj efekt krótkiego albo długiego światła. No i we wnętrzu lustro soczewki, ten odbłyśnik powinien odbijać strumień światła. Tu widzimy, że nie ma powłoki lustrzanej. Ta powłoka jest szara, matowa, a w centralnym punkcie wręcz czarna. Ale za chwileczkę to rozbiorę jeszcze i będzie to jeszcze lepiej widoczne. Więc już jest na tyle rozebrana ta lampa, że już mamy wydobyte lustro soczewki, tak zwany odbłyśnik. Wygląda on tak. A powinien wyglądać tak. Tutaj mamy już przygotowany, zregenerowany, gdzie po wcześniejszym przygotowaniu tej powierzchni została napylona nowa warstwa aluminium na to lustro. W związku z tym mamy idealnie lustrzaną powłokę, która idealnie odbija światło. Tu możemy się przejrzeć, widzimy swoje odbicie. Tutaj w tym wyjętym z lampy niestety nie. Więc mamy lustro wyjęte z lampy. Tutaj mamy lustro, które będziemy zakładać. Szkło soczewki jest teraz dokładnie myte, osuszane, usuwane są naloty. No ale jak mamy to rozebrane, no to mogę wrócić do tego mechanizmu skrętnego, o którym mówiłem, o tym ślimaku, który był widoczny. Tu jest silniczek, który poprzez tryby napędza tego ślimaka. I widzicie, ten ślimak porusza całym tym stelażem na lewo i prawo. Oczywiście są tam czujniki takie magnetyczne, które idą do modułu, dzięki którym wiadomo, w jakim położeniu tak naprawdę jest teraz soczewka, ale sam mechanizm wygląda tak. Czasami jest tutaj gdzieś jakiś trybik uszkodzony, no bo to jest plastikowe, gdzieś tam na siłę ktoś próbował coś przekręcać, albo przymarzło i dochodzi do złamania jakiegoś trybiku czy wyszczerbienia. Ważna też jest konserwacja i smarowanie tego, co oczywiście przed złożeniem soczewki uczynię. Słuchajcie, tym sposobem ta nasza praca, regeneracja dobiega końca. Efektem mamy naprawdę ładnie wyglądającą lampę, ale co przede wszystkim będzie świeciła jak nowa, no bo mamy wymienione to lustro, które znajdowało się tam w głębi tej soczewki. To lustro mamy nowe, wymienione na zregenerowane, które ma nową powłokę lustrzaną. Tak przygotowaną lampę spokojnie można zamontować na aucie bez obawy, że strumień światła będzie jakiś taki wadliwy. Wymieniając to lustro, jestem pewny, że lampa świeci jak nowa. Sami przyznacie, że robi wrażenie. Różnica kolosalna. W tej chwili lampy są po regeneracji. Klosze odnowione, wyczyszczone wnętrza i co najważniejsze, lustro soczewki jest wymienione na takie, gdzie została napylona nowa powłoka aluminium. Dzięki temu teraz te lampy będą świeciły dosłownie jak nowe. Niczym od nowej lampy zakupionej w ASO się nie różnią. Słuchajcie, tym sposobem ta nasza praca, regeneracja dobiega końca. Efektem mamy naprawdę ładnie wyglądającą lampę, ale co przede wszystkim będzie świeciła jak nowa, no bo mamy wymienione to lustro, które znajdowało się tam w głębi tej soczewki.